jedzenie, zapałki, łyżka, garnek, podkładkę do siedzenia. Kuchenka od Pirana. Nic specjalnie trudnego, ale pokażę wam, jak się to rozkłada. Podstawa to jest element, który wsuwa się od góry. Widać po tym, jaki ma kształt tych zaczepów. Element, który wsuwa się od dołu. Nie ma w gruncie znaczenia, w jakiej one są kolejności. Bierzemy dwa elementy wsuwane od góry, znaczy od dołu. Do środka wsadzamy podstawę. I trzeci element wsadzany od góry, czyli przednia ścianka. W zasadzie też można robić na ziemi. Nie trzeba tego robić w powietrzu. I gotowe. Szukam stabilnego miejsca. Tutaj jest całkiem stabilnie. Do tego są jeszcze takie elementy rusztu. Znów skarbem od góry i skarbem od dołu. Bierzemy dwa skarbem od góry i dwa skarbem od dołu. Elementów jest trzy, ale nie będziemy rozkładać wszystkich trzech, bo nie ma takiej potrzeby. Skarbem od góry damy najpierw tu. Mój garnek jest za mały, żeby zajmować całą kuchenkę, więc będzie stał na części. Teraz trzeba przynieść jakiś opał. Przydałaby się jeszcze woda. Potrzebujemy jedynie 250 ml tej wody, ale ugotujemy odrobinę więcej. W zasadzie nawet nie całe 250, potrzebujemy 210. To można się brać za robotę, jeszcze jakieś papieru. O, jakieś chusteczki w kieszeniach gdzieś zużyte. Czy nie mam? Zawsze staram się mieć trochę ręcznika papierowego w samochodzie. W taką pogodę trudno ocenić, czy patyki, które zbieram, są mokre czy suche. Więc te, które leżały na gruncie, prawie na pewno będą mokre. Te, które leżały gdzieś wyżej, na jakiejś gałęzi, nisko drzewa, bo po prostu przez to, że są takie właśnie o pełny małych gałązek, leżały jakoś tak wyżej, jest szansa, że te właśnie będą suche. Z igłami, no, jest podobnie, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajmy na moment to, żeby było mi łatwiej załadować to od góry. Na szczęście szyszki jest dosyć łatwo rozpoznać, które są suche, bo szyszki suche są oczywiście pootwierane, szyszki pozamykane, takie jak na przykład to, są mokre. A szyszki są świetnym paliwem, więc zawsze można z nich skorzystać. Tak naprawdę to na mokrym paliwie też się dopalić ognisko. Ważne, żeby suche było, żeby sucha była podpałka i to, co zacznie nam się palić na początku. Gdyby ktoś pytał, co dzisiaj jemy, to jemy Huel. Mam tutaj już, w domu sobie nasypałem dwie miarki jedzenia. Wystarczy to zalać 210 ml wody. Ja dołożę troszkę więcej, będę miał bardziej zupę niż danie, ale dzięki temu też troszkę bardziej się ogrzeję, jedząc więcej ciepłego jedzenia. Dobra, myślę, że tyle już na początek wystarczy. To i tak się tu zaraz zrobi dosyć duży płomień z początkowego tego wsadu paliwa. Widzę cię, mordo, wiem, co ty robisz. Ten jest na pewno mokry, bo jest cały w śniegu, jeszcze tego czuć, że jest taki ciężki dość. Łamie się, jakby był zgniły, ale to damy go gdzieś tutaj, to się zaraz osuszy.
musi być idealnie. Ważne, żeby dać pokrywkę. Bez pokrywki będzie się wolniej gotowało i będzie się więcej marnowało paliwa. Dzięki temu, że zostawiłem sobie tutaj większą przestrzeń, łatwiej jest mi tędy wrzucać paliwo na tamten stosik w rogu. Na dzisiejszy obiad, który mi się tu wstępnie przygotowuje, będzie Huel. Tam w środku jest już jedzenie, mam łyżkę, tylko trzeba zagotować wodę. A to jest kuchenka od Pirana. Gdzie jest mój pies? Gdzie jest mój pies? Leży sobie grzecznie, dobrze. Cieszę się, że sobie grzecznie leży mój pies. W tym tempie to będzie zaraz zagotowane. Możemy dać trochę więcej mokrego paliwa w takim razie, skoro to się tak ładnie pali. Dla mnie zawsze przy paleniu ogniska największą trudnością jest ustalenie, czy to już jest ten moment, kiedy powinienem dorzucać, czy jeszcze nie. Czasami przegapiam moment, w którym powinienem dorzucać. No ale to nie szkodzi. Trzeba się tego po prostu nauczyć. Ja jeszcze nie umiem. Kiedyś będę miał lepiej. Ten patyk jest ewidentnie cały zimny. Cały zimny, więc pewnie cały mokry. Z tej strony jest cały śnieg. Dobra. Czy coś się tutaj zaczyna już dziać? Zobaczmy. O, pięknie, mamy ugotowaną wodę. Obiad w takim razie. Ja sobie to zawsze dosalam, dlatego że te dania są dla mnie troszkę za mało słone. No i teraz trzeba zamieszać i odstawić, żeby się zagrzało. Jak gorące kubki, nic szczególnego, nie? Ponieważ jesteśmy na świeżym powietrzu i to zaraz wystygnie, powinno to w arafatkę. Bo w przeciwnym razie, jak to będzie zimne, to się to nie zrobi do jedzenia. I teraz wyobraźcie sobie, kochani, że tak musicie siedzieć codziennie. Codziennie musicie w tej kuchence zagotować obiad dla całej rodziny. Że musicie na takiej kuchence zdezynfekować wodę na cały dzień dla całej rodziny. Że musicie ten opał przynieść. Że musicie tę wodę przynieść, to już tam pal 6, nie? Ale że musicie ten opał przynieść. Może jest śnieg, może akurat jest dużo więcej śniegu niż tutaj. To jest może z milimetr śniegu, to się z tego nawet wody nie da zrobić sensownych ilości. Wyobrażacie sobie to? Ja? Nie bardzo. Każdy tego typu eksperyment, kiedy sobie przyjeżdżam gdzieś na weekend, zresztą ja tu nawet nie będę nocować, tak? Zrobić sobie właśnie takie ćwiczonko. Pobawić się tak ogniem, płomieniem. Każdy taki eksperyment przekonuje mnie, że przetrwanie trudnych czasów w lesie to jest mrzonka. Nie powinniśmy się karmić mrzonkami. Znaczy, że rząd nas mrzonkami karmi. Tego typu kuchenki są dużo bardziej efektywne w działaniu niż zwykłe palenisko, niż zwykłe ognisko. Nawet ognisko z trzema kamieniami, ponieważ tutaj jest nam łatwiej ukierunkować płomienie tam, gdzie chcemy je mieć. Dobrać odpowiednią wielkość kuchenki do wielkości garnka, bo ta kuchenka do tego garnka jest za duża. Pod kątem większych garnków będzie jak znalazł. I to jest przewaga takich rozwiązań nad gotowaniem po prostu na ognisku, ponieważ najzwyczajniej w świecie zużywa się mniej paliwa. W ogóle jestem dzisiaj człowiek Helikon, bo jest tak. Kurtka Helikon, arafatka też była Helikon, spodnie Helikon, torba Helikon, rękawice Helikon. Tylko nie mam Helikonu czapki i butów. Bo chyba Helikon nie robi butów, a czapkę Helikonu zniszczyłem ostatnio w praniu. Znaczy w zeszłym sezonie. Na tych rękawicach jest napisane, że trzeba je trzymać z dala od ognia, co oczywiście jak widzicie robię, ponieważ one nie są ognioodporne, tylko będą się palić, bo to jest pewnie jakiś plastik. Poliester elastan, poliester z recyklingu, no to ewidentnie się to będzie palić, jak tylko zbliżę to za bardzo do ognia. Dawno nie pachniałem dymem, będę znowu pachniał dymem, to dobrze. Dobrze by na kurtce nie mieć popiołu, bo ja w tej kurtce chodzę do ludzi. No dobra, kochani, myślę, że tego palenia wystarczy. Spróbujemy zjeść obiad, obiadek. Nie jest bardzo gorący. Wykorzystam to, że gorąca jest arafatka i sobie ją założę, będzie mi cieplej. O, cieplusio, no. I Huel w tej formie, której akurat dziś go wam pokażę, zresztą będzie o nim osobny materiał. Huel w tej formie ma postać takiej po prostu zupki czy dania. Znaczy, byłoby to normalnie danie, gdybym dał mniej wody, ale
W tej chwili jest to taka zupa z kluskami, z jakimiś warzywami, z sosem. Ja to oczywiście zawsze doprawiam, dlatego że dla mnie to jest za mało pikantne, za mało słone. Koktajle Hewella są spoko, natomiast podobno, czy mówię podobno, bo to informacja dostałem od fachowca, od mojej dietetyczki, ale nie zweryfikowałem tego samodzielnie w badaniach, ale myślę, że można jej zaufać. Nie powinno się spożywać wyłącznie koktajli, bo trzeba żuć. Przy żuciu wydzielają się enzymy, które wspomagają trawienie. I jedzenie tylko koktajli nie jest dla człowieka czymś naturalnym. To niech tam się spokojnie dopala. Ja tu sobie trochę ogrzeję dłonie i zjemy to danie. To jest, zdaje się, jakieś pomidory z bazylią. Znaczy, ja wiem, jak to smakuje, bo już jadłem to wiele razy, ale chyba sobie po prostu dziś dokładnie tyle, co trzeba, dosoliłem. Taki Hewell wydaje się być dobrym rozwiązaniem do zestawów ewakuacyjnych, dlatego że jest to danie bardzo dobrze zbilansowane. I w zasadzie można byłoby się odżywiać wyłącznie tym Hewellem przez bardzo długi czas. Oczywiście może nie tylko jednym daniem. Natomiast moje wątpliwości są dotyczą tego, że niezbyt wygodne jest opakowanie i to trzeba byłoby sobie przepakować w mniejsze porcje. Na przykład po jedno danie, po dwa dania, żeby zrobić do dwóch osób. I nie wiem, jaka będzie trwałość po przepakowaniu. Nawet w oryginalnym opakowaniu trwałość jest rzędu roku, więc deklarowane przez producenta, rzecz jasna, nie? Do gotowania wody. Zdecydowanie wolę Kelly Kettle'a, bo gotuję duże ilości wody znacznie szybciej. Ale ja mam tylko Kelly Kettle'a 1.6. Mam dwa takie czajniki. I no, gotowanie w czajniku 1.6, o pojemności 1.6, 300 ml wody, to byłaby trochę przesada, nie? Pod tym kątem paleta czajników Surreal Kettle jest lepsza, bo tam jest więcej tych małych czajników do wyboru. Tu znajdziecie wszystkie te czajniki u nas w sklepie. No dobra, kochani, no nie będziecie czekać, aż to w końcu zjem, nie? Było mi fajnie dzisiaj się z Wami spotkać w tej formie takiego kulinarno-turystycznego vloga. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!